ten cios został zadany wcześniej i zniszczyłby dużo więcej kolejnych pokoleń, a nie tylko te, które po 45 roku zostały zatrute i wyniszczone fizycznie, wyniszczone przez zbrodnie bolszewickie. Otóż to jest zasługą niewątpliwie Józefa Piłsudskiego. Ale powtarzam, pochylmy się nad tym i spójrzmy, jaką rolę Bitwa Warszawska mieści, jaką rolę pełni w naszym duchowym dziedzictwie. Z jednej strony chwalimy się tą bitwą, z jednej strony mówimy, że ona była właśnie 18. decydującą bitwą świata. A z drugiej strony jesteśmy narodem, którego nie było stać na to, żeby w stolicy, która doprowadziła i w miejscu, w którym ten cud wielki się dokonał, ten gigantyczny wysiłek miał miejsce, żeby stanęło upamiętnienie tego niezwykłego wydarzenia. W Warszawie, w centralnym miejscu, stoi owszem pomnik zbrodniarza, który Polskę podbił, zniszczył i złupił. Ten pomnik stoi. I ten pomnik oddziaływuje od 50 lat. Codziennie, co godzinę, co chwilę, co sekundę na wyobraźnię milionów ludzi mieszkających w Warszawie, w stolicy Polski i dojeżdżających do Warszawy. Ten pomnik tam, ale pomnika wiekopomnego zwycięstwa, które ocaliło nasze państwo, naród i Europę, nie ma. Nawet pomniczka nie ma. Nie ma żadnego upamiętnienia. Jaki naród mógłby sobie na taką sytuację pozwolić i z czego to wynika? Przecież nie wynika z niedoceniania przez naród polski, olbrzymią jego część, a tego znaczenia i wiekopomnego zwycięstwa. Nie, nie z tego. Wynika z dramatycznego podziału, który przeżywamy od kilkudziesięciu lat. Wynika z tego podziału, które sprawiło, że jeden z premierów Rzeczpospolitej uznał za słuszne powiedzieć, napisać i ukształtować całe swoje działania zgodnie z wypowiedzianą przez siebie maksymą polskość. Ale nie to nienormalne. To jest likwidowanie. Zgodnie z zawartą w tym właśnie wystąpieniu z końca lat 80. Tezą, że Polska jest nienormalna, bo zamiast podporządkować się duchowi dziejów pozytywistycznemu, walczyła o niepodległość i wiarę. I ten podział symbolizujący przez wypowiedź tego byłego premiera Rzeczpospolitej, a w ostatnich latach podobno istotną osobę szerzej, to jest do dyskusji, na czym polega ta istotność, ale to zostawiam innym prelegentom do rozważenia. Otóż te tezy symbolizują głęboki podział, który trwa po dziś dzień i sprawił, że myśl okupacyjna, myśl niewolnicza, myśl poddańcza ukształtowała olbrzymią część tak zwanych elit kierujących edukacją, gospodarką, informacją i propagandą oraz tą quasi-formacją, bo nie wiem, czy można to nazwać formacją, ale znowu to księża się lepiej wypowiedzą, deformacją, zgoda. Tak, to jest właściwe sformułowanie. Ojciec Tadeusz jak zawsze trafnie wszystkie sprawy ujmuje w jednym. Ale sprawa jest naprawdę zupełnie kluczowa. Tutaj nie rzecz w tym, żeby budować nieustannie pomniki. Mówimy o wydarzeniu, które miało znaczenie nie tylko militarne, nie tylko jest godne najwyższego szacunku ze względu na tysiące, dziesiątki tysięcy poległych, tak powiem, najbardziej wartościowych synów naszej ojczyzny. Nie tylko tych chłopców i
dziewczęta z Armii Ochotniczej, którzy tam stanęli na pierwszej linii frontu. Nie tylko ze względu na księdza Skorupkę i na Kościół Polski, na wielki wysiłek całego narodu, ale ze względu przede wszystkim na to, że powtarzam raz jeszcze, bez tego zwycięstwa nie byłoby niepodległej Polski. I sprawa powstania, sprawa bitwy warszawskiej, jak w takim w kropli, że tak powiem, i w soczewce, pokazuje dylematy związane z dzisiejszym tematem naszego spotkania. Poczucie dumy Polaków z osiągnięć militarnych. Tak, oczywiście. Pamiętamy o Grunwaldzie, pamiętamy o Cydynii, pamiętamy o Kirchholmie, pamiętamy o wielu różnych poszczególnych bitwach, ale w przekazie, właśnie złożyłam rezygnację z banku pocztowego i ta pani się pytała, dlaczego nie ma jaka choroba pokazanej istoty, no to więc ja mówię, że nie ma pokazanego poczta jak bez poczty. Narodu poczta do jak bez poczty. Poczta, miła poczta, miła poczta. Ja nie muszę tu korzystać i militarnej obrony bzdury. Własnej zrezygnowałam. Ojczyzny. Bitwy są pokazane jako poszczególne, oderwane wydarzenia, nie mające związku poczta miła, z poczta bytem miła. Narodu. Także z ja zrezygnowałam. Z dlaczego ja, w której Polska. Trzy minuty, no i trzy minuty egzystuje. Pogadałam a sobie. Przecież, trzy minuty. A przecież dlaczego ja rezygnuję Polska z banku pocztowego? Ukształtowana. Ludzie po prostu, którzy mają stałą posadkę, jeszcze pamiętają, jak to było dobrze w tych czasach komunistycznych. Od do odbębniła i sobie poszła i ludzi ma gdzieś. Niestety, teraz są ludzie niepełnosprawni, teraz każda opcja twojego wykręcenia się, napięcie po dziadowsku i uciekanie, zamykanie się, okienek, blokowanie, zamykanie. Uciekanie od ludzi. To kosztuje. Teraz to kosztuje. Tutaj jak się robi Zachód, jeżeli oni wymarzyli sobie Amerykę, chcieli Zachód, no to proszę bardzo, teraz kosztuje. Teraz są niepełnosprawni, też chcą pracować. Proszę im załatwić pracę. Dzwonił do mnie bank pocztowy i ja właśnie przemocy, która nie respektuje żadnych wartości i żadnych dążeń, która jest wartością samą. Podziękowałam za bank pocztowy. Proszę powiedzieć dlaczego. No to powiedziałam. Że wysyłane było na pocztę główną takie uwaga taka, bo to nie była zażalenie, my nie chcemy tu się żalić i tak dalej, uwaga. Ona była nieprzyjęta, bo po prostu pracowniczka miała rację. Jak miała rację, to niech sobie stawia sama kolację. To rozumiecie państwo, jak to się mówi, bank w banku, poczta w poczcie, państwo w państwie. Służyła do obrony tak. Osiągnięć duchowych, społecznych i gospodarczych i politycznych. Taka była tradycja militaryzmu polskiego, stojąca w dokładnej opozycji do tradycji militarnej, która kształtowała od XVIII wieku, od oświeconego absolutyzmu, prawda, a później od militaryzmu XIX i XX-wiecznego doświadczenia państw europejskich. A mimo to, a może dlatego, to doświadczenie nie jest przekazywane przez podstawowe instytucje mające obowiązek kształtowania świadomości narodowej. Stąd taka punktowa, wyspowa, doraźna perspektywa postrzegania naszych osiągnięć militarnych. Stąd widzenie poszczególnych bitew, a nie widzenie całości polityki. Dlaczego? Ano dlatego, w moim głębokim przekonaniu, że przez cały XIX wiek, ale niestety ze szczególną siłą w wieku XX i początku wieku XXI dominowała pedagogika wstydu
pedagogika antypolskości, rozumianej nie w miarze etnicznej. Także proszę Państwa, proszę słuchać, tutaj Wyższa Szkoła Medialna i Macierewicz mówi, daje przykład taki wiary w Boga, klasyczny. Do historii Europy.